Państwo, grillowanie, tak jak tutaj wcześniej już Agata powiedziała, sport Polaków. Nie wiem, czy są tacy, którzy nie grillują w sezonie. Ja jakoś specjalnie za tym nie przepadam, ale też się temu poddaję. I tak sobie dzisiaj myślałam, co dobrego o grillowaniu powiedzieć. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie model diety śródziemnomorskiej spolszczonej, kiedy ja poza tym, co mówiłam w kontekście jedzenia, mówiłam jeszcze o tej celebracji posiłku. I myślę, że generalnie my to grillowanie moglibyśmy do tego właśnie wykorzystać. Bo nam Polakom trochę brakuje tego zatrzymania się i wspólnego spożywania posiłku. I wydaje mi się, że święta i grillowanie to jest właśnie ten moment, kiedy my właśnie celebrujemy nasze posiłki. I myślę, że tutaj warto by ten plus zauważyć grillowanie. Tylko teraz, żeby to celebrowanie posiłków i to w ten wspólnie spędzony czas był zdrowy, jak i korzystny dla naszego organizmu, no to warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na to, co na tym grillu się pojawia. Grill nam się kojarzy, jak już też wcześniej Agata wspominała, z kiełbasą, kartkówką, mięsem. I oczywiście ja też to rozumiem, jak już wszystko jest dla ludzi, tylko musimy zachować pewną równowagę, bo tak jak Państwo znają talerz żywieniowy, to my taki talerz jesteśmy w stanie też zrealizować podczas takiej imprezy grillowej. Bo ta przysłowiowa kiełbasa czy kartkówka może zająć 1/4 naszego talerza, a połowę tego talerza mogą wypełniać warzywa, owoce. Możemy pojedyncze owoce grillować. Ja osobiście nie ukrywam, że tego jeszcze nie testowałam. Jakoś owoce wolę w formie surowej, ale warzywa, które Polacy grillują, tutaj statystyki dzisiaj były jasne, że cebula, cukinia, te warzywa są grillowane. I zdziwiło mnie, że tak mało osób grilluje na przykład czosnek. Do tego bardzo zachęcam. Grillowany czosnek w całej główce jest genialny. On potem służy jako takie smarowidło na pieczywo. I naprawdę do tego zachęcam. A tak było chyba 1% tylko osób, które czosnek grillują, tylko musimy to robić w całej główce. Najlepiej taki świeży, tegoroczny czosnek. Teraz chciałam Państwu sprzedać kilka trików. Sprzedać ze zmian. Przekazać kilka trików na temat tego, jak zdrowo grillować. Bo sezon grillowy trwa dość długo, nawet jeżeli się robi chłodno, to my znajdujemy patenty i możliwości na to, żeby się ogrzać kocem i jeszcze przy tym grillu sobie posiedzieć. Jeżeli chodzi o tą kiełbasę, kartkówkę, my możemy czasami ją zastąpić innymi rzeczami, bo przecież weganie i wegetarianie też są często na imprezach grillowych. Tutaj apelowałabym o to, żeby czasami na tego grilla układać rybę, warto wtedy zawinąć w jakąś folię, czy ułożyć na tatce. Może to być strąg, może to być łosoś, może to być makrela, świeża makrela. W większych marketach jesteśmy w stanie też ją kupić. Ale możemy też w wersji wegańskiej zgrillować tofu bądź tempeh. Tutaj warto byłoby marynować te produkty, żeby nadać im smak. To, co jest bardzo istotne w całym procesie grillowania, to żeby od rozpalenia tego grilla odczekać trochę czasu, żeby nie grillować w takim żarze, w takim ogniu. No bo wtedy niestety te wszystkie takie związki, które się wydzielają z tego węgla czy brykietu, będą osadzały się na naszych produktach. Czyli grillujemy w żarze, a nie w ogniu, bo widzę bardzo często taki błąd. To, o czym wspominałam, warzywa na grilla. Cieszę się, że część Polaków układa te warzywa na grilla, ale teraz już nie pamiętam, ile procent w ogóle tych warzyw nie używa. 30%, właśnie 30% Polaków w ogóle nie ma warzyw podczas grillowania. To mnie trochę przeraża, bo zarówno komponowanie śniadania, obiadu i kolacji, tak jak i grillowanie, no jest to odniesienie się do tego schematu talerza żywieniowego. Zachęcamy też do tego, żeby warzywa wcześniej marynować. Tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc jeżeli mamy trochę problem ze spożywaniem tych warzyw, to fajnie jest je sobie marynować w oleju rzepakowym, w różnych ziołach, świeżych czy też suszonych, bo one podkręcają nam ten smak. Świetnie sprawdzają się na grillu szparagi, których sezon dobiega końca, ale też cukinia z tych warzyw ciepłolubnych, bakłażany, właśnie cebulę. Nie wiem jak fasolka szparagowa, ale ja kiedyś piekłam fasolkę szparagową. Grillowałam ją właściwie w piekarniku, więc myślę, że można pokusić się o testowanie ją także na grillu. Myślę, że wcześniej trzeba by było troszeczkę zblanszować. Gdzie jest miejsce na owoce podczas grillowania? Tak jak wspomniałam, mogą być, tak zdobić nasz stół i być takim elementem deserowym naszego grillowania. Są o tyle istotne, szczególnie owoce jagodowe, bo grillujemy w okresie właśnie sezonu owoców jagodowych, przez to, że zawierają dużo związków polifenolowych. Dużo też związków antyoksydacyjnych, witamin antyoksydacyjnych, bo samo grillowanie i ten dym, który się wydziela podczas grillowania, nie służy super naszemu zdrowiu. Z drugiej strony okres grillowania w naszym kraju nie jest jakiś bardzo długi, więc jeżeli kilka razy w sezonie będziemy grillować, to nie powinno to jakoś odbijać się negatywnie na naszym zdrowiu, ale mimo wszystko obecność tych owoców jagodowych
przez związki przeciwutleniające jest bardzo fajnym elementem gdzieś tam zrównoważenia tego i nie doprowadzenia do takiego stresu oksydacyjnego, który obwiniany jest chociażby o choroby nowotworowe, ale też choroby układu krążenia. Teraz dipy. Co Państwo najczęściej mają przy grillu? Z czym Wam się kojarzy grill? Ketchup i musztarda, prawda? To są takie podstawowe majonez, ale ja nigdy nie używałam do grillowania. Ale zdarza się. Drodzy Państwo, to ja zachęcam do tego, żeby poszukać wśród takich lokalnych przetwórców specjalnych takich dipów owocowo-warzywnych właśnie, które świetnie się sprawdzą do grilla. One są w połączeniu czasami z owocami, czasami są to coś w stylu takich sosów tzatziki albo ajwarów. Ja bardzo sobie cenię ajwar, czyli połączenie papryki, bakłażana, tak, oleju rzepakowego czy oliwy. Więc tutaj bardzo fajne rozwiązanie i taki zdrowy dodatek do naszych posiłków. W trakcie grillowania nie da się ukryć tego tematu i przemilczeć, że pojawia się też coś alkoholowego często. Jeśli chodzi o rzeczy alkoholowe, no to tutaj ja nie będę się teraz na ten temat wypowiadała, ale chciałabym Państwa zachęcić raczej do poszukiwania też takich alkoholi, które mają swoją wyższą wartość. Myślę tutaj o alkoholach z owoców jagodowych, nalewki czy wina. To bardzo fajne rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o to młodsze towarzystwo podczas grillowania albo kierowców, którzy nie będą spożywali alkoholu, to tutaj na prowadzenie wysuwają się soki z naszych owoców jagodowych. Nie wiem, czy Państwo znacie taki napój jak szorle. To jest taki napój niemiecki, który tak w ich kulturze jest, który jest połączeniem soku z różnych owoców, często z owoców jagodowych, wraz z wodą gazowaną. Nauczyła mnie tego siostra i uważam, że to jest rewelacyjne. I fajnie jest właśnie połączyć sobie taki sok z owoców jagodowych, czy to z jagody kamczackiej, czy z borówki. I wtedy połączyć go właśnie z wodą gazowaną. Plusy są takie, że trochę mniej cukru spożywamy, jeżeli zamierzamy długo grillować i długo przesiadywać podczas tego rodzinnego spotkania, czy ze znajomymi, ale też to bardzo fajnie gasi pragnienie, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. Co tutaj jeszcze mamy? No tutaj chciałabym jeszcze, o samym formie grillowania już trochę wspominałam, ale jeżeli macie Państwo możliwość grillowania na grillu elektrycznym albo gazowym, to z punktu widzenia zdrowotnego jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Wiem, że taki grill na opał jest po prostu prostszy, łatwiej dostępny, ale przy takim grillu musimy używać tacek, natomiast takie grille właśnie opalane, znaczy gazowe czy też elektryczne, właściwie możemy wtedy grillować okrągły rok, więc jeżeli będziemy używać do tego grillowania też warzyw albo mięsa, no to tutaj nie ma żadnych, myślę, obaw o nasz stan zdrowia. Wszystkie triki na temat grillowania, mój tekst prasowy znajdą Państwo na stronie Polskie Super Owoce. Jest też materiał taki, który był nagrany wprawdzie w zeszłym roku, dotyczący właśnie tego grillowania. A teraz szybko przejdę do pierwszych slajdów, które pominęłam, bo mamy w końcu lato i tutaj też chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby przeczytać, zapoznać się z tekstem właśnie dotyczący odżywiania w czasie lata, w czasie upałów. Ten tekst prasowy powstał jeszcze w zeszłym roku, ale myślę, że jest aktualny, sprawdzałam, nic się nie zmieniło w tym temacie. Ja tutaj piszę o tym, jak wycisnąć z tego lata jak najwięcej. Tutaj jeszcze też chciałabym wspomnieć o samym mrożeniu, bo wyciskając z lata jak najwięcej, to także spożywając na bieżąco produkty sezonowe, ale także myśląc w przód, czyli mrożąc owoce, mrożąc warzywa, to do czego też byliśmy tutaj dzisiaj zachęcani, by mrozić fasolkę szparagową, tak żeby robić te przetwory, bo nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że większe spożycie, większa różnorodność właściwie spożycia warzyw jest większa teraz, bo mamy większą